Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło wiki rezydencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Naszym gościem specjalnym jest wiki rezydent Wojtek Szczęsny. Wojtek jest z nami. Wojtek opowie o tym, jak jego rezydencja w Polonie przebiega, ale zanim do tego przejdziemy, to poruszymy kilka innych tematów, czyli najpierw takie trochę kwestie natury formalnej albo raczej porządkującej, a potem opowiem trochę o tym, co słychać w obszarze współpracy z instytucjami dziedzictwa narodowego, z podmiotami GLAM. Więc może po prostu zaczniemy powoli. Więc plan spotkania jest taki, że opowiemy sobie, zrobimy sobie pewien wstęp, a potem przejdziemy do prezentacji wiki rezydencji. Jeśli chodzi o nasze spotkania, dzisiejsze spotkanie, glamowe spotkanie online jest trzecim spotkaniem w ramach cyklu. Założenie jest takie, że spotykamy się raz w miesiącu. W wakacje mieliśmy przerwę. Przed wakacjami były dwa spotkania. Jedno dotyczyło konkursu Wikidanych z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Drugie dotyczyło współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i Wiki Rezydencji. Wtedy gościem był Filip Jankowski, Wiki Rezydent w Muzeum Narodowym. I po wakacyjnej przerwie wracamy ze spotkaniami. Dzisiejsze spotkanie dotyczy wiki rezydencji w Bibliotece Narodowej, tak jak już wspominałam, ale jakby ta formuła jest oczywiście zawsze mile widziana, bo wydaje mi się, że fajnie jest rozmawiać o konkretnym projekcie, natomiast też zakładam, że te spotkania mogą mieć bardzo różny charakter i niekoniecznie dotyczyć konkretnej współpracy. Moim założeniem przede wszystkim jest przybliżanie społeczności, ale też wszystkim osobom zainteresowanym działań realizowanych w ramach współprac GLAM, czyli żeby to była taka okazja, żeby trochę opowiedzieć, na czym te współprace polegają, co się aktualnie dzieje. Jak o tym opowiadamy, to myślę, że to też jest doskonała okazja do tego, żeby zachęcić do aktywnego angażowania się w projekty GLAM, żeby pokazywać, że każdy może tam znaleźć coś ciekawego dla siebie. Idea jest taka, że pomimo tego, że teraz mówię ja, to tak wygląda zawsze na początku, ale idea jest taka, że to są spotkania, które mają mieć charakter luźny i otwarty. Wiadomo, że jak jest ta część prezentacyjna i ją nagrywamy, to ona może trochę odbiegać od tego założenia, ale w części edycyjnej w dużej mierze chodzi o to, żeby rozmawiać, wymieniać się wiedzą, na przykład spotkanie wikitanowe było bardzo ciekawe, interesujące i myślę, że tam dużo można było się na przykład o projekcie wikidanych dowiedzieć, tak? Więc takie jest założenie też tych spotkań, żeby w części edycyjnej dzielić się wiedzą. Tak jak powiedziałam, z założenia jest to spotkanie dla społeczności, ale to też jest spotkanie dla osób nowych, dla osób po prostu ciekawych, które chcą się dowiedzieć, na czym projekty współprac glamowych polegają, na czym polegają i w jaki sposób projekty Wikimedia upowszechniają dziedzictwo kulturowe. Spotkania składają się z reguły z dwóch części, właśnie prezentacyjnej i edycyjnej, ale doświadczenie edycyjne też nie jest tu konieczne, tak? Też bym to chciała zaznaczyć. No i ważne jest, żebyśmy między sobą mieli możliwość wymieniania wiedzy, doświadczenia, a też budowania po prostu relacji, poznawania się, tak, bo nie zawsze jest do tego okazja, więc to jest taka przestrzeń, żeby wspólnie po prostu poedytować i się też lepiej poznawać. To trochę jako kwestia formalna, ale jakby w trakcie spotkania obowiązują nas zasady bezpiecznej przestrzeni. Szczegółowe informacje macie zamieszczone w dokumencie, w Etherpadzie. Okej, to ja przejdę w takim bądź razie do tej części, która jest związana jakby z moją merytoryczną prezentacją.
jakby przede wszystkim spotkanie jest okazją do tego, żeby opowiedzieć trochę, co się w moim obszarze działania wydarza. Chyba nie powiedziałam o tym na początku, że mam na imię Kamila i jestem specjalistką do spraw otwartej kultury w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. W związku z tym zajmuję się współpracami z instytucjami dziedzictwa narodowego, z tak zwanym GLAM-em, czyli z tymi instytucjami, które upowszechniają dziedzictwo kulturowe. I przede wszystkim chciałam zacząć od tego, bo jakoś tak po poprzednich spotkaniach mam takie poczucie, że może nie do końca wiadomo, gdzie informacji o GLAM-ie szukać. Więc chciałam zacząć od tego, żeby powiedzieć, gdzie takie informacje możecie znaleźć. Przyznam szczerze, że ten proces informowania, czy proces w ogóle jakby pokazywania, co się w GLAM-ie dzieje, czy też informacje o projektach, to jest też trochę jednak jakby w jakimś takim procesie ewolucji i zmiany. Ale takie przestrzenie, które myślę są najbardziej najlepszymi miejscami, żeby po prostu je sprawdzać i wiedzieć, co się w GLAM-ie dzieje, to jest właśnie strona wiki projektu GLAM. Szczególnie tam te linki są chyba zawarte również w prezentacji, szczególnie właśnie ta zakładka projekty, ona została jakby trochę przebudowana. Pokażę, jak to wygląda. Tak, to jest nasza strona wiki projektu i tu mamy projekty glamowe. One są podzielone na projekty aktualne, czyli takie, które po prostu są w trakcie realizacji, i na projekty zakończone, aczkolwiek ten podział może nie jest najtrafniej nazwany, bo myślę, że trudno jest mówić, że jakaś współpraca jest tak definitywnie zakończona, ale to, co aktualnie, powiedzmy, w miarę żywo się dzieje, to są te projekty aktualne. Każdy z tych kafelków, każdy z tych jakby zakładek ma takie elementy jak strona projektu. Można też od razu wejść tutaj w udostępnione zbiory na Commons albo w takim skrótem zaangażuj się. Można przejść na stronę projektu w taką zakładkę, która mówi, w jaki sposób można po prostu aktywnie włączyć się w edycję danego projektu. Za chwilę opowiem o tym, że oczywiście najbardziej żywym takim projektem, który ostatnio najbardziej mnie zajmował, ale nie tylko mnie, to jest właśnie Wikirezydencja w Muzeum Narodowym w Krakowie. No ale mamy również współprace, które są na różnym etapie realizacji, dlatego że też opowiem o Zamku Królewskim na Wawelu, jak wygląda sytuacja, ale oczywiście nasze obecnie chyba najdłuższe wikirezydencje i z najbardziej doświadczonymi wikirezydentami to są wikirezydencje w bibliotekach. Wikirezydencja, o której dzisiaj będziemy mówić, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, o której powie Wojtek, ale też wikirezydencja w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, w Bibliotece na Koszykowej i tutaj Grzegorz Gogacz jest wikirezydentem. Także cieszę się, że również Grzegorz jest, bo to jest chyba taka nasza, powiedzmy, mocna strona obecnie, rezydencje w bibliotekach. No ale zanim przejdę do takich szczegółów, co się konkretnie dzieje, to chciałam po prostu pokazać tą stronę jako miejsce, w którym można sobie sprawdzać, co się aktualnie w projektach wydarza. Plus mamy jeszcze zakładkę aktualności i tutaj na pewno pojawiają się informacje o spotkaniach, tak? Czyli mamy informacje o trzecim spotkaniu, ale też informacje o wcześniejszych, tak? Także to jest takie miejsce, w którym można szukać informacji o spotkaniach. Kolejnym takim miejscem, na które sobie, powiedzmy, w które sobie warto zerknąć i zaglądać regularnie, no to jest, co prawda, newsletter jest w języku angielskim, ale no, on jest w miarę jakby systematycznie przygotowywany. Ja docelowo mam też w planach, żeby taki newsletter, czy powiedzmy informacja comiesięczna pojawiała się w języku polskim. Mam nadzieję, że mi się to jakby lada moment uda jakby też zrealizować. Ale jeśli ktoś by chciał sobie spojrzeć wstecz, bo on jest chyba od, no na pewno od kilku miesięcy jest przygotowywany już, to zachęcam do spojrzenia sobie na
na glamowy jakby newsletter i to jest też takie miejsce, w którym można sobie poczytać, co się dzieje w obszarze glam w innych krajach, tak? Więc mamy taką jakby szerszą perspektywę. No i chciałabym też tutaj wspomnieć o takich miejscach w naszej przestrzeni internetowej, czyli o stronie Glam Wiki Polska na Facebooku i również o Wikimedia Polska, bo to są takie miejsca, w których ja staram się zawsze umieszczać informacje. Jeśli coś się w glamie dzieje, coś, co jest jakąś powiedzmy przestrzenią do zaangażowania się, czy też jakieś informacyjne rzeczy. Ostatnio chociażby była informacja o tym, że jesteśmy partnerem hackartonu w Zachęcie, więc jakby takie rzeczy na pewno pojawiają się w Glam Wiki Polska i na Wikimedia Polska. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie polubił, nie dołączył, to bardzo serdecznie Was zapraszam do tego. No i teraz krótko o tym, co w glamie słychać. Tak jak powiedziałam, chyba przez ostatnie kilka miesięcy, też myślę, że nie chciałabym jakoś daleko wstecz się tu cofać, ale rzecz, która chyba była taka, no myślę, że jakoś najważniejsza, na pewno mocno zajmująca w tym obszarze, to była wiki rezydencja w Muzeum Narodowym w Krakowie, która trwała przez 3 miesiące. W ramach tej wiki rezydencji oczywiście zrobiliśmy upload danych i tutaj oczywiście powinnam wspomnieć o tym, że wiki rezydentem był Filip Jankowski. Angażował się również w upload właśnie Wojtek Szczęsny. Także ta rezydencja jakby ona formalnie się zakończyła, natomiast my wiemy, że ona będzie kontynuowana, więc na razie jesteśmy na takim etapie, że po wydarzeniach, które odbyły się do tej pory, czyli mieliśmy edyton 30 lipca, mieliśmy konkurs edycyjny w sierpniu, także jakby w tej chwili jesteśmy na etapie kończenia raportu i rekomendacji po tej rezydencji i też planowania jakby kolejnych działań we współpracy z muzeum. No i tu jest taka też okazja do tego, bo to obiecałam, że zrobimy, okazja do tego, żeby podsumować konkurs edycyjny, który odbył się w miesiącu sierpniu. To był konkurs właśnie dotyczący kolekcji muzeum, artystów i artystek związanych z muzeum i samej jakby instytucji. W konkursie zakładaliśmy, no ja wiem, że może miesiąc sierpień nie jest idealnym hasłem na angażowanie się intensywne w projekty Wikimedia, ale ku chyba też ogromnemu zaskoczeniu mojemu, mimo tego, że założyliśmy 50 haseł, co wydawało się jednak dość ambitnym założeniem, w konkursie powstało 70 haseł, więc no, znacznie przekroczyliśmy poczynione założenia i to jest jakby zasługa 15 uczestników. Tutaj wszystkie osoby wypisałam i wiem, że część z Was dzisiaj jest na tym spotkaniu i ja oczywiście skorzystam z tej okazji i też Wam wszystkim gorąco jakby dziękuję za zaangażowanie się w ten konkurs. Jeśli chodzi również o nasze współprace aktualne, to kontynuowana czy odnowiona została współpraca z Zamkiem Królewskim na Wawelu, z Państwowymi Zbiorami Sztuki. Tutaj ta współpraca wygląda zupełnie jakby inaczej niż w przypadku Muzeum Narodowego, dlatego że tutaj po prostu zostali przeszkoleni pracownicy, jeśli chodzi o edycję Wikipedii. I tutaj w maju Jacek Durski prowadził szkolenie przy mocnym wsparciu FKICE, Ewy Caban. I w efekcie tego szkolenia jeden z pracowników Zamku na Wawelu stworzył hasła, które pojawiły się w sekcji Czy wiesz? Więc zostały również załadowane bardzo takie profesjonalne i ciekawe zdjęcia, więc ta współpraca rozwija się jakby tak powoli, natomiast no myślę, że to jest fajne doświadczenie obserwować, że
po takim szkoleniu powstają ciekawe i dobrze napisane hasła. Także tutaj przy okazji podziękowania dla Jacka i Ewy. A jak już dziękuję, to podziękuję jeszcze Kacprowi, Jamnikowi, Kacper Szymański również za angażowanie się we współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie i za koordynację właśnie konkursu edycyjnego. No dobrze, to ja chyba na razie ze swojej strony mam już dość mówienia i chciałabym oddać głos Wojtkowi, więc Wojtku, poproszę Ciebie, żebyś Ty udostępnił swoją prezentację. Także jak już padły tutaj informacje, nazywam się Wojciech Częsny, od wikipedystą jestem od 2005 roku, a od 2 lat pełnowymiarowo w Bibliotece Narodowej zajmuję się upowszechnianiem zasobów Polony w Wikimediach. Teraz powiem tak z grubsza. Przepraszam. Czym to pewnie większość osób wie, ale żeby była jasność, jest to obecnie największa polska biblioteka cyfrowa. Obejmuje około 3,7 miliona obiektów, przy czym obiektem może być pojedyncze zdjęcie, a może być też książka, która składa się z 1000 stron. Prowadzi tą bibliotekę cyfrową Polona Biblioteka Narodowa, ale znajdują się też w niej zasoby około 20 innych instytucji, wybrane zasoby z tych instytucji. One też mają często swoje własne biblioteki, gdzie więcej udostępniają. Dlatego w ramach tej wiki rezydentury z Polony też pojawiają się nie tylko rzeczy z tych oryginałów Biblioteki Narodowej znajdują się, ale również zahacza to o inne instytucje. I tak, tutaj dużą rolę w tym udostępnianiu odgrywa taki projekt Patrimonium, który ma 2 edycje. Jest to wspólny projekt digitalizacji zasobów prowadzony przez Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagiellońską. I z tego projektu trafiło do Polony około 1,2 miliona obiektów i też przy wgrywaniu do Commons, to jest właściwie główna, największa część została zeskanowana w ramach tego projektu i dlatego też w Polonie jest kilkaset tysięcy obiektów Biblioteki Jagiellońskiej, nie tylko narodowej. Teraz następne, co Polona, w jaki sposób, jaki wkład wnosi do Wikimedia Commons. Zaczęło się to już ponad 2 lata temu, czyli w 2020 roku w sierpniu i zajmuje się tam zajmowanie Biblioteki Narodowej pełnowymiarowo tym właśnie udostępnianiem zasobów. Dotąd zostało zgranych około 450 tysięcy plików. Polona jest tak skonstruowana, że tam każda strona ma osobny adres URL, więc można wgrywać pojedyncze strony i dlatego to jest policzone nie obiektami, gdzie zgrywana jest cała książka, tylko poszczególnymi stronami, które mogą być pojedynczymi stronami czy wybranymi ilustracjami z jakiejś książki. Miesięcznie jest przeze mnie wgrywanych, wyszukiwanych od kilku tysięcy do 40 tysięcy plików. I teraz trochę o wykorzystaniu. W tej chwili około 3000 plików spalonych jest wykorzystanych w projektach Wikimedia, przede wszystkim w polskiej Wikipedii, ale też w innych językowych wersjach, ale też na przykład w Wikidanych to się znajdują pliki. No i wiadomo, plik może być wielokrotnie wykorzystywany, więc około 5000 stron projektu Wikimedia te pliki z Polony wykorzystuje. Miesięcznie wszystkie pliki są wyświetlane od 1,5 do 2,3 miliona razy i to zależy czasami, jak się trafi w jakieś popularne w danej chwili haśle, ilustracja, no to może nawet taki plik danego miesiąca kilkaset tysięcy razy zostać wyświetlony. Oprócz wyzwania też na Commons robię inne edycje, czyli staram się przynajmniej ogólnie te pliki zrywane kategoryzować, poprawiać
przeedytować opisy. Jeśli chcę wykorzystać do ilustrowania, to do ilustrowania, to wtedy kadrowanie to jakaś prosta edycja. I dalej, co konkretnie w Wikipedii? Do tych artykułów zostało utworzonych lub znacząco rozbudowanych przeze mnie 36. Nie jest to liczba jakaś zatrważająca, ale też jest specyfika biblioteki. Właściwe hasła można pisać o manuskryptach czy jakichś instytucjach, osobach związanych z biblioteką, bo większość zasobów biblioteki to są po prostu egzemplarze książek, które mogą być też w innych miejscach i tutaj za bardzo się nie da, tak jak w przypadku muzeum, które ma niepowtarzalne obiekty, pisać specjalnie kolejne dziesiątki czy setki haseł związanych z Poloną, więc te hasła, które zostały utworzone, to są głównie o manuskryptach średniowiecznych czy późniejszych, które są niepowtarzalne, które są jedynym egzemplarzem znajdującym się w Bibliotece Narodowej. Z tych napisanych haseł, no, prawie 1/3 znalazła się w rubryce Czy wiesz? I była też jedna z edycji Czy wiesza poświęcona tylko i wyłącznie manuskryptom Bibliotece Narodowej. Bodajże 6 haseł wtedy jednocześnie było prezentowanych na stronie głównej Wikipedii. W samej Wikipedii wykonałem około 10,5 tysiąca drobnych edycji. W tym to około 2,2 tysiąca to były dodane przypisy do, czyli mówiąc slangiem wikipedystów, uźródławianie, czyli uźródławianie informacji materiałami dostępnymi w Polonie, jakimiś publikacjami. Około 6,6 tysiąca to były linki dodawane do publikacji w Polonie w sekcji końcowej artykułów nazywanej linki zewnętrzne. I to były na przykład w przypadku biogramów to na przykład linki do prac danej osoby, czy literackich, czy graficznych. W przypadku jakiegoś utworu dzieła literackiego to był link do treści tego dzieła, czy do pierwszego wydania. I to były główne rodzaje linków zewnętrznych. Około 850 artykułów zilustrowałem ja plikami z Polony. Tutaj ponad 1000 plików użyłem. W tym, że w tym czasie, gdy ja zajmuję się udostępnianiem zasobów, ilustrowali i oczywiście też użytkownicy Wikipedii, więc w tym czasie dużo więcej wzrosła liczba ilustracji plikami Polony, bo po prostu redaktorzy Wikipedii sami korzystali z plików, które ja wcześniej wgrywałem i wykorzystywali je do ilustrowania artykułów. Teraz może powiem trochę o kwestii technicznej, bo tym też się zajmowałem. Biblioteka Polona ma ogólnodostępne API, które umożliwia pobieranie informacji o obiektach w formatach maszynowych i dzięki temu łatwo tworzyć jakieś narzędzia, które później ułatwiają pracę. I w ramach tego stworzyłem kilka takich narzędzi. Jedna grupa to są narzędzia, które pomagają wyszukiwać mi skany do wgrania, później przetworzyć te metadane spalone na formaty używane w Commons, na te wszystkie szablony commonsowe, no i bot, który wgrywa później te wybrane pliki. Druga rzecz to są narzędzia, które przyspieszają dodanie przypisu do publikacji w Polonie, dodawanie linków zewnętrznych, ale też takie jak tworzenie statystyk na podstawie własnego wkładu, żebym mógł ja czy inne osoby, które do tego się przyłączają, sobie zliczać, ile poszczególnych czynności się wykonało. Stworzyłem też własną bazę danych zbieranych rzeczy, żeby
przy takiej liczbie mieć później panowanie nad tym, czy ja coś jeszcze zgrywałem, czy nie zgrywałem. Później z grubsza pokażę te narzędzia, tak szybciutko jako ciekawostkę, jak to funkcjonuje. No i też szybko napisałem dwa tutoriale, które opisują narzędzia dostępne na Commons do masowej kategoryzacji plików oraz do kadrowania i prostej edycji grafik wprost w Commons. Teraz powiem krótko o tym, że Polona również odnosi korzyści z tej współpracy. Na przykład w roku bodajże 2020, bo za ostatni rok chyba nie ma danych, liczba wejść z Wikipedii na Polonę wzrosła około 40%, więc jest to zauważalne dzięki plikom wgrywanym, które też zawierają linki do Polony, dzięki linkom zewnętrznym, dzięki przypisom, których też jest publikowana jakaś publikacja w Polonie. Druga rzecz to opisy w Polonie są tworzone oczywiście jak najskrupulatniej wedle wiedzy tych osób, ale wiadomo, że trudno być znaleźć wybitnych ekspertów do każdego wydania, więc tam mogą się znaleźć jakieś nieścisłości i jest to też bardzo przydatne, jeśli wikipedyści to wykrytują, dają informację zwrotną, można to poprawić w Polonie i też osoby tutaj obecne, taki feedback niektóre z osób obecnych dostarczały do Polony, także to też jest rzecz przydatna. Również takim plusem jest możliwość dokładniejszego skategoryzowania obiektów czy poszczególnych skanów, ponieważ słowa kluczowe i inne metainformacje na Polonie, one dotyczą całej publikacji dłużej. Jeśli publikacja składa się z dziesiątek czy setek na przykład ilustracji, to nie ma takich sił ludzkich, żeby to wszystko dokładnie każde opisać grafikę, a wikipedyści się znajdują, którzy akurat znajdą swoją działkę i są w stanie to dużo dokładniej skategoryzować i opisać. Pewne też są wyzwania i potrzeby. To już wspomniałem o tym, że właśnie dużo zawartości jest, można nazwać, ukrytej, ponieważ te metainformacje dotyczą całego obiektu, więc jeśli w jakiejś książce znajduje się dużo ilustracji, to trzeba ręcznie tę książkę przejrzeć, znaleźć ilustrację. Jeśli są to jakieś budynki, to zidentyfikować po opisach, więc to wymaga żmudnego przeglądania i ja jako jedna osoba nie jestem tego w stanie zrobić. Tutaj jest duża pomoc wikipedystów, którzy poszczególnymi dziedzinami się zajmują, bo to w ramie The Commons oni mogą to zrobić i opisać czy skategoryzować te rzeczy, które są zaszyte w publikacjach. To właśnie już o tej kategoryzacji też powiedziałem, poszczególnych grafik czy zdjęć. No i również ilustrowanie, tak jak powiedziałem wcześniej, ja część ilustracji dodałem, ale więcej nawet dodały osoby nawet bez żadnego kontaktu ze mną, po prostu korzystając z plików, które wgrałem i które im okazały się potrzebne, więc tutaj jest jak najbardziej potrzebna i korzystna współpraca po prostu z wikipedystami czy z wikimedianami. Także jeśli chodzi o to ogólny przegląd, to w tej chwili może tyle. Czy są do tej części jakieś pytania? Ja może nie mam takiego pytania, ale myślę sobie, że to jest bardzo ciekawy przykład tego, że instytucja również w swoich raportach rocznych informuje o współpracy z Wikipedią czy o upowszechnianiu swoich zasobów i zbiorów poprzez projekty Wikimedia. Że
też projekty typu patrimonium, które są dofinansowane ze środków unijnych, sprzyjają temu, że to zainteresowanie jakby instytucji w jak najszerszym upowszechnianiu tych zasobów jest większe, prawda? No bo to są olbrzymie projekty digitalizacyjne na jakby bardzo duże też kwoty, więc jakby mnie to osobiście cieszy, że instytucja pomimo tego, że ma oczywiście olbrzymi swój portal jakby cyfrowy, gdzie te zasoby są dostępne przecież, prawda, Wojtku? No bo każdy tam przecież może wejść sobie je przeglądać, to mimo tego jakby widzi wartość w tym, żeby wychodzić dalej i te swoje zbiory jakby upowszechniać znacznie szerzej. Ja będę pewnie miała trochę takie bardziej pytanie, no bo mówisz o tej żmudnej pracy, znaczy w ogóle jakby ona wydaje się być bardzo żmudna, bo to jest faktycznie przeglądanie książek i ilustracji, ale też z drugiej strony te liczby, które prezentujesz, no, zwróciłeś uwagę na niezbyt liczną ilość artykułów nowych czy rozbudowanych w Wikipedii, natomiast wszystkie pozostałe liczby jednak, no powiedziałabym, że są takie robiące mimo wszystko wrażenie, chociaż wiadomo, że to nie o liczby tutaj też w tych współpracach chodzi, ale myślę sobie o tym, że to jest też ten potencjał, o którym wspomniałeś, jeśli chodzi o zaangażowanie szerszej grupy osób, że takie osoby, które angażują się w działanie na tych zasobach Polony oczywiście już są, ale no tak liczę na to, że i też wiem, że podczas tego spotkania dzisiejszego trochę nam jeszcze o tym opowiesz, prawda? Jeszcze może szybciutko pokażę, jak to ta praca na co dzień wygląda. Czyli wyszukiwanie na Polonie, czyli na przykład zakładam, że pod hasłem Atlasy Zwierząt znajdzie się dużo ciekawych rzeczy, bo będą zawierały grafiki przedstawiające zwierzęta, więc wyszukuję to hasło i patrzę, co jest na ten temat. I tu sobie dorobiłem do Polony właśnie takie własne elementy, gdzie pokazuje mi, ile dana publikacja ma stron, a tu pokazuje już mi dzięki tej mojej bazie danych, że stąd już coś wgrywałem. Tutaj jest są 64 strony, nie ma żadnego wydanego, no to sprawdzam wtedy, czy to jakieś ciekawe grafiki mogą się znaleźć na temat organów. No coś tutaj jest, to teoretycznie można spróbować to wgrywać. No i jeśli takie rzeczy potencjalnie do wgrania znajduję, no to dzięki tutaj też dopisanemu narzędziu mogę to sobie wybrać po prostu, które rzeczy mnie do wgrania interesują. No przykładowo tam kilka sobie wybiorę. Pobieram to linki do kolejnego narzędzia, które mi pobierze metadane z Polony i przetworzy to na formaty używane w Commons, czyli tutaj widać, znaczy nie wiem, czy widać, na ile te literki nie są za małe, ale to wszystko, co tam udało się pobrać, to zostało wstawione do szablonu Book używanego na Commons, także starałem się to utworzyć tak, żeby jak najbogaciej to było opisywane. Tutaj różnych przycisków jest, tam do masowych zmian, wstawiania i tak dalej. W tej kategorii od razu mogę dodać do poszczególnych plików. Sprawdzić, czy tutaj nie ma czegoś, coś się nie rozjechało, nie popsuło. Później to zapisuję sobie jako plik i uruchamiam bota, który na podstawie tego pliku wgrywa wprost z Polony do Commons poszczególne pliki. I tych plików mogę do wgrywania sobie ileś tam już przygotowywać. Następnie wgrywa, ja przygotowuję kolejne i tak to. Główna praca
czyli wyszukiwanie, opracowywanie i zgrywanie plików wygląda. Chciałem, chciałem po prostu tak zaprezentować, żeby to też było widać, jak to wyszukiwanie i przyglądanie wygląda. Także jeśli chodzi o mnie, to chyba w tej chwili tej głównej prezentacji to powiedziałem to, co miałem do przekazania. Super. Fajnie. No może pojawią się jakieś pytania, bo ja pamiętam, Wojtku, że w sumie byłeś pierwszą osobą, jak zaczęłam pracę prawie rok temu, to byłeś pierwszym wiki rezydentem, z którym rozmawiałam i wtedy te twoje tłumaczenia o tym, jak ten twój proces roboczo przebiega i jakie formaty zmieniasz na jakie, co tam się dzieje, to brzmiało dość abstrakcyjnie, ale teraz już tak nie brzmi, więc myślę, że to jest po prostu już na tym etapie łatwiejsze do zrozumienia. No to jest ciekawe, że w sumie jakby sobie sam stworzyłeś pewne narzędzia do pracy, tak? To jest tak, że od początku je miałeś, czy one powstały jakby w trakcie, jakby na którym etapie twojej wiki rezydencji? To była pierwsza rzecz, jaką robiłem. Zacząłem po prostu od tworzenia narzędzi, które jak najbardziej ułatwią i zautomatyzują różne czynności, a potem dopiero się wziąłem, jak już te narzędzia były w podstawowej wersji, za tą pracę merytoryczną, czyli wyszukiwanie i zgrywanie. A czy to jest tak, że sam je sobie jakby stworzyłeś, wiedząc, co ci będzie potrzebne, czy nie wiem, korzystałeś z jakichś rozwiązań, które mogły być jakąś inspiracją, bo to też jest dla mnie ciekawe, jakby. Znaczy w większości to utworzyłem sam. W niektórych miejscach wykorzystałem już tam inspiracje istniejących rzeczy, ale w większości po prostu napisałem sam, no bo na przykład to zaznaczanie na Polony wyszukiwania, no to po prostu musiałem swoją rzecz tam dopisać, która konkretnie ze strony Polony potrafi korzystać. Także w większości są to autorskie rzeczy. Tak. Ja może też tutaj dodam, że Wojtek też dostosował ten jakby skrypt do wgrywania z plików do Wikimedia Commons Polony, dostosował do potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie, więc my jakby korzystaliśmy z tego narzędzia również i to nam również usprawniło ten proces, więc to są jakby. Tym bardziej to cenię, że te narzędzia mogą mieć jakby szersze zastosowanie. Czy jakieś pytania na tym etapie? Może ktoś jeszcze chciałby się czegoś dowiedzieć? Ja chciałbym tylko zapytać, bo rozumiem, Wojtku, że ty się koncentrujesz w swojej pracy na Polonie, czyli na tych zasobach właśnie, nazwijmy to multimedialnych, natomiast kwestia na przykład deskryptorów, które Biblioteka Narodowa tworzy, jest zupełnie jakby poza zakresem twojej rezydentury, tak? Bo my na przykład w Wikidanych bardzo dużo korzystamy z zasobów BN-u, ale to właśnie przede wszystkim z tej bazy deskryptorów, którą mamy zauploadowaną. Tak, ja się koncentruję na tych zasobach multimedialnych. No, do wyszukiwania sobie deskryptory używałem, ale nie na Wikidanych to niewiele robiłem rzeczy, to bardziej o ilustrowanie. Bo chodzi mi o to, że ktoś, nawet nie wiem kto, musiałbym to sprawdzić, w taki dosyć partyzancki sposób uploadował całą bazę tego głównego oznaczenia PLWABN, to się chyba nazywa, tak? Uploadował to wszystko do zasobów Wikimediów i to tam jest, tylko wydaje mi się, że to jest w taki partyzancki sposób zrobione, poza jakąkolwiek, nie wiem, kontrolą BN-u, czy to po prostu wzięte chyba trochę przez to ich API i tyle. I zastanawiam się, czy w ramach tych więzi, które jakoś pielęgnujesz między Wikimediami a biblioteką, nie byłoby fajnie, chociaż może to się nie mieści pewnie w zakresie twojej pracy, trochę jakby, no nie wiem, uporządkować to. No ale dobra, to taka luźna myśl, może trochę obok dyskusji, przepraszam, jeśli tak. Znaczy, jak najbardziej, ja jestem, jeśli chodzi o inne sfery prywatne, no jak najbardziej fanem Wikidanych i rozwijania tego, więc jakby była jakaś możliwość, no to jak najbardziej byłbym tutaj za współpracą w tym względzie.
Ja się cieszę w sumie, Jarku, że poruszyłeś ten temat, bo mimo tego, że szczegółów Twojego pytania nie rozumiem, to chciałam powiedzieć, że przy okazji ostatniego spotkania koordynatorów GLAM-u z chapterów europejskich, które było we wrześniu, mieliśmy między innymi spotkanie z Czeską Biblioteką Narodową i oni fajnie pokazywali, w jaki sposób korzystają z Wikidanych. I mam takie poczucie, na tyle na ile w ogóle się orientuję, jakby jaki jest potencjał tego projektu, to mam takie poczucie, że to jest olbrzymi obszar do współpracy z bibliotekami i mówię, że ja bardzo bym chciała, żebyśmy zaczęli w sposób taki jasny też, jako ja mówię też o swoim obszarze, jakby komunikować, jaki ten potencjał dla bibliotek jest i na czym jakby ich zaangażowanie w projekty Wikimedia, szczególnie Wikidane, może, na czym ono może polegać i jakie ma dla nich korzyści, więc ja to traktuję jako taki wątek, który chciałabym rozwijać, może w jakimś takim gronie już osób, które będą chętne, żeby w jakiś sposób włączyć się w czy przygotowanie, czy wypracowanie jakiejś takiej oferty, czy komunikacji, czy potem w zaangażowanie się w projekty, nie? Więc zresztą też na ten temat rozmawiałam z Wikimedia, chociażby UK, które Wikidane też stosuje we współpracach z bibliotekami szczególnie, ale nie tylko, więc to też jest taka przestrzeń do takiej wymiany międzyczapterowej, nie? Czy ktoś jeszcze może chciałby o coś zapytać? Nie wywołuję do tablicy, ale... No dobrze, to ja sobie myślę, że może, Wojtku, przejdziemy do takiej części praktycznej i powiem też jeszcze o tym, że no ja w związku z tym, że znaczy w ogóle myślę sobie, że ty jesteś jedną z osób, które zawartość Polony, przynajmniej zawartość książek, jedną z osób, które znają ją najlepiej, bo jednak je po prostu przeglądasz, przynajmniej ilustracje, nie mówię o czytaniu, ale też sobie myślę o tym, że w linkach, które są w dokumencie Wam udostępnionym, są oczywiście linki do projektu, do wiki projektu Polony. On jeszcze jakby jest na razie w takiej formie niezaktualizowanej, ale z Wojtkiem się umówiliśmy, że to Wojtek to w jakiś sposób zaktualizuje, żeby powiedzmy te informacje, w jaki sposób się w projekt angażować, były też dostępne na stronie wiki projektu. Ale tam też jest link do kategorii na Commons, prawda, do Polony, więc myślę, że w ogóle warto sobie tam trochę poeksplorować i posprawdzać, jakie są podkategorie i co tam ciekawego możemy znaleźć. Wojtek też nam o tym trochę opowie, prawda? Tak, to teraz o tej już do tej części edycyjnej przechodzimy, czy? Myślę, że tak. W związku z tym ja zakończę już nagrywanie i możemy sobie przejść spokojnie do części edycyjnej.